Może tak, bo ogólnie ja słyszałem te nuty Szpaka, w ogóle, bo to już, ja to już pisałem, jak te numery wyszły, ale Garfield, jakby już pomijając te tam strzały, to jest, kurwa, mega mocny numer, nie? W sensie jakby Kubi taki beat dopierdolił, że człowieku to jest poezja, nie? Ten beat mi się tak, kurwa, podoba, człowieku, naprawdę. Taki jest, jak to się nazywa? Taki... Boże, wyniosły, taki cinematic, wiesz o co chodzi? Taki, no nie wiem, taki potężny jest, zajebisty jest ten w ogóle beat i numer, nie? Postawiłbym banie, że pyknie tu wae. Ja ich tu kocham, nie kurwa wydaje. Kręcą się panie, to pierwsze. Ogólnie moje dwa ulubione numery z tej epki to jest Garfield i Plaster, nie? Plaster to dla mnie jest przez ten chórek, brzmi jakby to, kurwa, koproducentem był, kurwa, Kanye West, nie? Żyć jak porno VR. Problemy znikały, gdy zacząłem pisać. Coś jak to Janka Disza. Ja pierdolę, to fantastyczny jest ten beat. Drift jak Joru, kto dogoni mnie? Nic nie robię cały dzień, tylko keruję grę. Taki dres, bo wciąż trenuję, dopinguję, hej. Ej, gotuję z Kubim to jak Masterchef. Rogi robi mi jedynie diska. Wiesz, te kurwa chórki, człowieku. Ja pierdolę, zajebiste to jest. Mocny jest ten beat, naprawdę, i ten numer. Wszyscy porobieni, jakby wychodzili z sesji. Mój rap to przyszły klasyk, czas wam wszystko wytłumaczy. To wszystko dla mych braci, jak i taci. Zapytaj Pickersa, co słychać pod ziemią, czy nagrałby numer z Malikiem lub Matą. A właśnie, dużo ludzi się spruło, że on atakuje Pickersa, a to moim zdaniem to nie jest atak, to jest props moim zdaniem, bo jakby... On na początku przytoczył, że jakby Pickers jest wyznacznikiem tego stania przy własnym zdaniu, czyli jakby, że Pickers jakby jebał zawsze tego, nie? Mainstream. I wiesz, i nadal przy tym pozostał, nie? Pierdolicie mainstream, by potem definicję zmieniać dzieciakom. Zjebał się Maczas i Bary na story, ale usunęli to szybciej niż padł im do głowy ten chujowy pomysł. Po co takie podchody? Szósta płyta, czwarty tydzień, jest numerem jeden. Olis, młody Simba jak Makłowicz. No dobry jest ten numer, jakby już wiesz, nie... Obiektywnie mówiąc jest to dobry numer, bardzo dobry numer. Pracę, by wpierdolić, oddałem serce całe, bo wiem jak to jest, ty ci nikogo nie daje. To żaden talent, a uzależnienie, być numerem jeden, jak pytasz o cele. Po co ci marki, jak to same feje? Coś tam się prują, ale to f*** zjebane. Co już myślałeś, że nie obrażę? Co on tam powiedział, Clueless? Z takim swagiem to się trzeba urodzić. Mamy tu wszystko, o co Boga prosi. W imię ojca trapu. Drift jak Joru, kto dogoni mnie? Nic nie robię cały dzień. Ja pierdolę. Ten Kubi producent to kurwa jakiś pierdolnięty, że on taki beat zrobił, nie? Gotuję z Kubim to jak Masterchef. Rogi robi mi jedynie diska kasi. Wszyscy porobieni jakby wychodzili z sesji. Mój rap to przyszły klasyk, czas wam wszystko wytłumaczy. To wszystko dla mych braci, jak i taci. Fajny jest ten numer, a drugi numer, który mi się bardzo podoba.